Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, w piątym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, zostało nam kilka jeszcze osób do porozmawiania w tym miejscu, więc zróbmy to. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Mhm, dokładnie. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie, ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić. Przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Super, dziękuję ci bardzo, Rosko. Teraz ostrożnie, żeby przypadkiem Laresa nie okraść. W ogóle sobie nie zrobiłam chyba zapisu na początku odcinka. Te. Dobra, wiecie co? To zrobimy sobie tutaj zapis. Dobra, teraz żeby go nie okraść. Lares, witam. Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Czy to wystarczy, byście mnie przyjęli? Mordrak opowiedział się za tobą, ale nie jesteś gotowy. Popracuj nad sobą jeszcze trochę. Tak, oczywiście potrzebujemy piątego poziomu. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Jasne. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Jasne, no na razie nie potrzebujemy tego. Widzę, że jakieś miksturki, tutaj są kufry. Lepiej tego nie dotykać, wierzcie mi. No i dobra, zostało nam kilka ludzi. Z Sharkiem już rozmawialiśmy. Z Basterem też. Baster jest tutaj gdzieś chyba. Tutaj konkretnie siedzi. Tak. I co? I schodzimy teraz niżej. Tutaj było kilku panów. Na przykład Bacz. No, halo, możesz przestać jarać to zioło. Cześć, kim jesteś? Nie twój interes. Nie podoba mi się twoja gęba. Okej, to widzę, że pogadaliśmy sobie z Baczem bardzo dużo. Jeszcze mamy Klina tutaj. Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To Bacz. Strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowoprzybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? O, otwieranie zamków na poziom drugi, kradzież, skradanie się, fajnie. Czyli takie odpowiednie grączki to jest Clean. Dobrze, czy nam tutaj jeszcze ktoś został po tej stronie? Chyba nie. Został nam Mac Kronos na pewno. Wilg jest na górze. Kronos, cześć. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą.
Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Możemy z nim oczywiście pogadać. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Larysem. No wiadomo, nie chcemy zostać magiem. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. No i dobra, w sumie to tyle. Nie pogadamy raczej za wiele. Plan nowego obozu. No już ci schodzę, kurna typie, opanuj dupę. Dobra, zanim mnie Gorn zagada, to jeszcze wilka zostawiłam tutaj na górze. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Larys zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroję obcym. Jak mogę zdobyć futra albo skóry? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany. Tak, oni też mogą nas oczywiście tego nauczyć. Zajmujesz? Skupuję. Tak, tak, ty tam wiadomo. Krwiopijcy, moglibyśmy się w sumie zaopatrzyć w tę książkę. No i dobra, w sumie to tyle z wilkiem, mamy do pogadania. Dobra, został nam chyba Gorn, tak naprawdę. Tak, głównie Gorn. Jeszcze jest Kosiarz, ale on jest bardziej taki... Ma imię, ale ogólne informacje tylko. Pewnie. Co? Dramerion, on jest jakimś nowym chyba gościem. Okej, jest takim samym jak tamten. O, cześć Torlow. Kim jesteś? Nazywam się Torlow. Brałem udział w buncie załogi na pokładzie Królewskiego Okrętu. To chyba nie był najlepszy pomysł. Większa część załogi była po stronie kapitana. W ten sposób wylądowałem tutaj. Chciałbym do was dołączyć. I przyjmuję tylko najlepszych ludzi. Możesz mi wierzyć. I dopóki nie będziesz jednym z nich, radzę ci dobrze żyć z Laresem i jego zgrają. Jeśli chcesz dobrą radę, chłopcze, spróbuj zwinąć coś ze starego obozu albo starej kopalni. Kiedy chłopcy uznają, że nie przepadasz za Gomezem, przestaną ci sprawiać kłopoty. A jak mam to zrobić? Najpierw musisz zyskać ich zaufanie, a potem będziesz mógł ich zrobić w konia. Jasne, w porządku. Okej, i mamy Gorna chyba na samym dole tutaj. I mamy już w takim wypadku praktycznie po obozie, jeszcze jest Krzykacz. Co słychać? Spadaj! Tak, dokładnie. Hej, nowa twarz! Kim jesteś? Nazywam się Gorn, jestem najemnikiem w służbie magów. Czym się zajmują najemnicy? Lee zawarł z magami umowę. Zatrudnia najlepszych wojowników z całej kolonii, czyli nas. Pilnujemy, żeby nikt nie przeszkadzał kretom w pracy i dbamy o bezpieczeństwo magów. Magowie natomiast przygotowują plan, który pozwoli się nam stąd wyrwać. Jako wynagrodzenie otrzymujemy trochę rudy. Czy w obozie są jeszcze wolne miejsca? Czy będę musiał wykopać kogoś z jego chaty? Chyba będziesz musiał. Jeśli naprawdę chcesz to zrobić, zacznij od Krzykacza. Złapał dla siebie chatę przy samym wejściu do jaskini. Była pusta, ale tak naprawdę należała do nas. Nas? No nas, najemników. Najemnicy i szkodniki starają się nie włazić sobie w drogę. Ludzie Laresa nie mają wstępu do tej części obozu. W sumie to drobiazg, ale Sukinsyn nie zapytał nawet o pozwolenie. Tym szkodnikom nie można pozwolić na zbyt wiele, bo zrobią się nie do wytrzymania.
Co mam zrobić, żeby zostać członkiem nowego obozu? Musisz trochę popracować nad swoimi umiejętnościami bojowymi, zanim Lee zgodzi się cię przyjąć. Nieważne, w jakiej broni się specjalizujesz, byleś był w tym dobry. Oprócz tego powinieneś mieć chociaż ogólne pojęcie o życiu w kolonii, układach między obozami i takie tam. Jeśli nie interesują cię inne obozy, spróbuj na początek dołączyć do szkodników. Na zostanie najemnikiem jeszcze przyjdzie czas. Do zobaczenia. Jasne, wiadomo, mamy już wszystkie informacje, wszystko co potrzebne. Krzykacz może i będzie sprawiał jakieś problemy, ale ja sobie pójdę tu w kimę. Hej ty! Spadaj ode mnie. Spada! Hej ty! O nie, jak to nie przyniósł mi ukojenie? Dlaczego? Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. No wiadomo, my sobie z krzykaczem chwilowo nie poradzimy. Zostawiłam jeszcze na dole Lewusa i Ryżowego Księcia. Ale zanim to, moglibyśmy załatwić tą sprawę z Rudą tutaj. Ogólnie to przeszłabym się może do innego jakiegoś obozu. Tak, tu jest oczywiście Balizidro. Wiesz co? Masz nieźle przechlapane. Balkagan znajdzie sobie kogoś innego na twoje miejsce. Co? Na potęgę śniącego muszę się koniecznie pozbyć tego towaru. Sam pomyśl. Dasz mi ziele i podzielimy się zyskami. Stary, muszę koniecznie sprzedać ten towar. Chyba nie chcesz mnie wystrychnąć na dudka, co? Masz moje słowo. Dobrze, oto ziele. Powinieneś za nie dostać jakieś 400 bryłek. No to będzie po 200 bryłek na głowę. Zaczekam na ciebie tutaj. Wróć, jak tylko uda ci się sprzedać towar. Wiesz, kto może tutaj kupić większą ilość ziela? Gdybym wiedział, sam bym je dawno sprzedał, nie sądzisz? Poczułem się lepiej po pozbyciu się tego ziela, wiesz? Okej, potrzebujemy jakiegoś handlarza. O, w ogóle Mordrak, przypomniało mi się, że mamy do ciebie sprawę. Lares ma dla ciebie wiadomość. Czego chce? Interesują go ostatnie wydarzenia w obozie sekty. Mam ci przekazać, że to twoje zadanie. Mam wrażenie, że ten problem sam się wkrótce rozwiąże. No dobrze. Pokaż mi. Wybierz. Ile ty masz bryłek? Kurwa, 11? Nie żartuj sobie ze mnie. Senian to jest w ogóle pewnie spukany. Okej, okay. Jeremiasz, czy ty masz jakieś bryłki? Aha, ja nie mogę od ciebie nic kupić. Dobrze, bo Silas mi gdzieś uciekł. Silas chyba poszedł spać ogólnie. A Sifer? No nic z tych rzeczy. Wiecie co, możemy jeszcze wejść w sumie tutaj na górę. Tutaj chyba nic nie ma, ale... No cóż. Okej, albo się prześpimy, albo nic nie zrobimy za bardzo. Chociaż nie wiem, czy jest sens spania. Dobra, wiecie co? Może byśmy się przeszli... Witam! A to zbieracze idą pracować. Okej. Okej, czyli zbieracze śpią w tym miejscu. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Przydatna informacja, naprawdę. I tutaj są chyba jakieś kuferki nawet. Albo nie. Tam dalej są chyba kufry. Ale tam jest też ten topielec. A na razie bym tam jednak nie chciała iść, bo on mnie zeżre na śniadanie. Okej, to gdzie by teraz iść tak naprawdę? Wiecie co? Chciałam się nauczyć tego skurowania, nie? To musimy do Aidana się wrócić. W sumie wiecie co? Możemy zejść tędy. Tylko sobie zrobię save'a, żeby gdzieś się nie zwalić przez przypadek. Tutaj wiadomo, są zbieracze. O, tacy. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie.
Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Mhm. Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść spokojne życie? Chcę wykończyć Ryżowego Księcia i jego zbirów. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać Ryżowego Księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Okej, super. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Mhm. Dzięki za pomoc. Halo, no nie chciałam tego. Chciałam wyjść. Mogę? Dziękuję bardzo. Dobrze. No to co teraz robić, moi drodzy? Wychodzimy stąd. Na Ryżowego Księcia jeszcze trochę za wcześnie, a w ogóle też... No wiadomo, rozniesiemy tę wodę raczej dla Lewusa. Bo za to też są jakieś tam punkty doświadczenia. Ale na razie nie mam ochoty z typem mieć nic do czynienia. Idziemy w stronę Aidana. Żeby nas nauczył... tego, czego potrzebujemy. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. A wiecie co? Mogą w sumie wydać 6 punktów jeszcze w siłę teraz. U Laresa, zanim poszłam. Dobrze, mało ważne. Najwyżej nauczymy się w starym obozie, bo tak też sobie myślę teraz, że w sumie moglibyśmy wrócić do Torusa też i powiedzieć mu, że udało nam się Mordraga załatwić. Pod takim względem, że już nie będzie sprawiał kłopotów. Dobrze. Tutaj raczej już teren też powinniśmy mieć czysty. Będzie okej. W ogóle przydałaby się też ta akrobatyka chyba. Ale tak, najpierw Aidan. Nauczymy się wszystkiego. Dlaczego zawsze jak ja do nich zagaduję, to oni piją, piją, palą. Kurna. Chciałbym się nauczyć. Tak, wszystko chcemy wiedzieć. Najpierw zacznijmy może od futer. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Mhm, dobra, gady. Na co powinienem zwrócić uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Myślę, że od tej pory poradzisz już sobie ze skórowaniem gadów. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu i pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Zębaczy, mówisz, kły. Okej, okay, nie spodziewałam się tego. Jak my teraz stoimy z bryłkami? Mamy 195 bryłek. Moment, a ja z Aidanem mogę handlować, ale tak. Pójdziemy do tego gościa tutaj na dole.
Dlatego, że no, on ma dużo rudy, więc łatwo będzie u niego sprzedać ziele też. A zresztą, tak jak mówię, chyba wrócimy do Torusa chwilowo. Żebyśmy mieli to też załatwione. No i w sumie to, nie wiem, musimy gdzieś połazić. Może byśmy poszli pod starą kopalnię w sumie. Też moglibyśmy to zrobić, albo do bractwa też pozabierać zadania. Dobra, cześć Keret. Czy jak ci tam? Jak ty masz na imię? Tak, Keret. Cześć. Chcę do... Dobra, handel, wiadomo. I teraz tak, już sprzedajemy totalnie cały syf. Podejrzany bełt. Aha, no tak, znaleźliśmy to. Dobra, te kubki mi są niepotrzebne, młotek raczej też nie, mieszę musimy otworzyć. Żądło sobie zostawię i te skóry. Łyżka, mięso, chrząszcza. Okej, dzbanek, lutnia. Jakiś talerz. Tak, i te skręty. Dobra, ale nie chciałam alkoholu sprzedawać. Dobra, coś jeszcze? Tutaj z pism raczej nic, napoje nic, żywność nic, artefakty nic, magia nic, pancerz nic. Bronie jeszcze możemy sprzedać. I teraz tak, żebym... Nie mogę tego sprzedawać pojedynczo i to mnie boli, tylko po dziesiątce. Dobra, nóż strażnika na pewno nie będę tego używać. No i co? 532 bryłki potrzebuję. Tak, więc weźmiemy sobie 30. Niestety stracę te dwie bryłki, ale mam jakiś problem z handlowaniem. I jak tam teraz stoimy? 725 bryłek, jeszcze skórzany mieszek. 200 bryłek w skórzanym mieszku? Czy kogoś coś powaliło? Kurde. Moglibyśmy się skimać u Kawalorna, może bym się wyspała normalnie. Nie wiem sama. Tak do południa na przykład. Nie wiem, która jest godzina w grze. Tak, do południa byłoby okej. Ciekawe, dlaczego sen mi nie przynosi ukojenia. Może dlatego, że śpię na ziemi, nie? Nie mam pojęcia. Dobra, tam nie idę na razie, w tamte rejony, bo tam są chyba zębacze, z tego co mi się kojarzy. Nie wiem, wiem, że z zębaczem sobie raczej nie poradzę. I tak, chciałabym jeszcze zobaczyć, czy ta broń nie jest lepsza. Właśnie, mogę założyć niewykończony miecz. Stalowy język, 7 siły. No ja teraz mogę 6 punktów sobie wydać w siłę, więc też to zrobimy u Diego przy okazji. I tak, myślę, że mamy coś jeszcze do zrobienia w starym obozie. Nie wydaje mi się. W nowym obozie też na razie nic nie ruszę, powinniśmy troszeczkę podekspić, żeby mieć te siły chociaż no, ze 40. Może z 50 nawet by było dobrze mieć. No jest tutaj parę miejsc do ekspienia na spokojnie. Więc nie powinien to być jakiś kłopot. Nie wiem, czy wchodzenie do lasu jest dobrym pomysłem, ale na pewno w okolicy starej kopalni są w miarę normalni przeciwnicy. Chociażby te ścierwojady, co widzieliśmy, to jest już jakieś 280 chyba dodatkowych punktów doświadczenia. Nie, 320. To już jest dużo. Dobra, to tak, najpierw może do Diego. Albo wiecie co, zagadajmy najpierw do Torusa. Cześć. Dostałeś baty i bardzo dobrze. Że co? Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Dobra, no, typie, ogarnij dupę. Już go tutaj nie będzie, Diego. Może tak. Tak, oczywiście się nauczymy. 5 i 1. Jesteś wrót? Super. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem. Aha, czy już by nas przyjął, tak? I? Skati powiedział mi, że pozwoliłeś Kirgo spuścić sobie baty. Chyba nie jest tobą zachwycony, ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Kariba, choćby nawet z nim przegrał. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem.
Cóż, na twoim miejscu wziąłbym te rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Nekę. Wydawał się być bardzo zadowolony. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś, ale uważa, że mógłbyś być jeszcze lepszy. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Torus uważa, że przyda się nam ktoś. Udało ci się... Dobra, super. Trzymaj się. Tak, mamy jeszcze test zaufania oczywiście przed sobą i właśnie nowy poziom. Więc co? Czy ja mogę się przespać normalnie w domu u Diego i czy mi się odnowi życie? Byłoby super. No serio znowu? Ta kolonia jest porąbana, moi drodzy. Co za pech. I no sen mi nie przynosi ukojenia, nie? Na cholerę ja śpię. Dobra, zjedzmy coś. Nie wiem, jakieś zupy, cokolwiek. Albo... Dobra, podejrzewam, że zmarnowałam właśnie miksturę, ale to nic. Dobra, bo odcinek nam się powoli... Jesteśmy w połowie, nie zrobiliśmy niczego konkretnego. Więc pójdziemy sobie w stronę starej kopalni. I może pójdziemy... Nie wiem, czy pójście przez las to jest dobry pomysł. Chyba nie. Ale od strony nowego obozu jak najbardziej. To jak najbardziej. Moglibyśmy też iść do przemytników, ale to jeszcze troszeczkę za wcześnie. Więc przejdziemy sobie tędy. Żeby nie było. Zahaczymy o te ścierwojady też, więc będzie super. I co? Jak my z tym wszystkim stoimy ogólnie? No jeszcze zostało nam bractwo całe do zrobienia też. Przydałoby się tam udać w najbliższym czasie. Może po starej kopalni. W sumie nie byłoby to wcale aż tak głupie. Żeby właśnie po starej kopalni tam iść. No, wtedy też właśnie zrobimy sobie te zadania w nowym obozie. Może też właśnie rozniesiemy jednak tą wodę jeszcze dzisiaj? Sama nie wiem. Zobaczymy też, jakie teraz obrażenia ścierwojadom zadajemy. Jak ścierwojady będą na hita, to będzie super. Już wtedy nie będzie lepiej w ogóle. Już się nie będzie dało lepiej. Natomiast no, do hita nam brakuje jeszcze sporo. Ja sobie muszę obejść te ścierwojady. Bo tamten Talin będzie chciał się na niej rzucić, coś czuję. No dawaj, ścierwojadzie. No, już jest naprawdę dobrze. Obrażenia już są koks, moc i siła. Dobra, też nie robicie już mi aż tyle, jak wcześniej. Jest naprawdę nieźle. Wiecie co, wyciągnę sobie łuk. Dobra, są krzepice, to może być kłopot. Zawsze możemy je ominąć, prawda? Albo zobaczyć, jak teraz sobie radzę z taką krzepicą. Chociaż coś czuję, że to jeszcze za wcześnie. No ja bym tak sobie pojedynczą wzięła i sprawdziła. No, już jest naprawdę super. Dobrze. Chyba nawet mnie zdążyła dziabnąć, ale nie zrobiła mi zbyt wiele. Super, czyli już możemy sobie expić na spokojnie. Dobra, zrobiła mi dużo. Dobra, ona mnie bije solidnie, ale ja też ją solidnie biję. Więc jesteśmy chyba z nią kwita. O proszę, jaki piękny kretoszczur się tam myje. Ojejku. Zajebiste. Dobra. No to przechodzimy. Ten most zawsze tu był? Nie, bo tutaj nie było zabudowań przecież przed starą kopalnią.
Nie wiem, czy ja w ogóle będę w stanie normalnie tam wejść. Wiecie? Witam. Super. Może dalej jesteśmy zbyt cięcy na bicie się z topielcem chociażby. Czy coś? Ale i tak jest całkiem nieźle. Tutaj chyba na razie nie wejdę. Dokładnie, nie wejdziemy tutaj chwilowo. Ale później na spokojnie. Wydaje mi się, że będą chcieli ode mnie jakąś zapłatę. Jeżeli to nie jest naprawione, to mam sposób na tę ich zapłatę. W ogóle tam jakieś czerwojadki sobie... Dobra. Zanim to troszeczkę expa poproszę. Ale nie, proszę, tylko... Holender. Sksuł mi jednego ścierwojada, widzieliście? Dobrze, jednego tylko. Dobrze, tu jest kolejny ścierwojad. Możemy to wykorzystać w takim wypadku. Cześć. O, tam widziałam dzika. Dobra, na szczęście nikt mu nie pomógł. Znaczy się, no nie zabił mi go. Dobra, jesteśmy pod starą kopalnią. Super, 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 tylko że musimy wejść tędy. Tak jak mówię, oni mnie chyba nie wpuszczą tak łatwo, ale mam na to sposób, jeżeli to dalej działa. Ani kroku dalej. Dlaczego? Bo takim łachmaniarzom jak ty nie wolno wychodzić i wchodzić do obozu. Rób tylko krok do przodu, a przerobię ci na żarcie dla orb. Widzieliście tego baga? Dobra, może gościu nas z drugiej strony wpuści, a jeżeli nie, to się przebagujemy tędy. Cześć, panie kopaczu. Nie, kocham tą balustradę, nie? Super, tylko tutaj już musimy uważać, wiecie, bo tutaj lubią bardzo spuszczać w pierdy. Już nie jest tak łatwo, fajnie i przyjemnie. Dobrze. Parę osób zresztą tutaj jest. Jest na przykład Gord. Więc porozmawiajmy z nim. O, możesz mnie uczyć. Masz może dla mnie jakieś zajęcia? Tak. Przynieś mi coś porządnego do wypalenia. Porządnego? To znaczy jakiego? Musi być bardzo mocny. Tak, żebym czuł, że palę. No dobra, coś się załatwi. Przypomniało mi się właśnie, że... Mam nadzieję. Jedno. To po cholerę... Te... Schowaj bro. Znowu przez przypadek wyciągłam łuk, a nie chciałam. Dobra, tu jest Morghar. Witam. Jak zwykle wszyscy musicie palić. Witaj. Następna pierdoła. Czego chcesz? Chyba jednak nic. Od razu widać, że jesteś tu nowy. Chmierdzisz głupotą na mile. Zostałeś już oficjalnie przywitany przez kogoś w naszym obozie? Tak? Tak, zostałem już przywitany. Szkoda, ale pamiętaj, że jeżeli chcesz się z kimś zmierzyć, zawsze możesz na mnie liczyć. Dobrze, będę o tym pamiętał. No i kolejne mordobicie szlak trafił. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No dobrze, że mu powiedziałam, że już dostaliśmy, bo byśmy dostali w mordę, nie? A ja nie mam ochoty na to. Mamy jakiś list. Nie wiem, czy mogę go tak po prostu zabrać. Chyba mogę. Wiecie, co to wygląda? Jakbym ten miecz też mogła podnieść. Mogę. Krótki miecz. Lutnia. Nie mogę tego podnieść? Wino. Dobra, mam nadzieję, że mi tutaj nikt nie... Nie wiem, że nie dostanę w łeb. Otworzymy sobie to. Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. A w skrzyni wytrychy, esencja, patelnia, dzbanki, woda, ser i bryłki rudy. Sporo tych bryłek, mi się to bardzo podoba.
Akurat w Mrocznych Tajemnicach nie można narzekać na brak rudy. To jest spoko. Podoba mi się też, że nie dostałam za to w pierdzielu żadnego. Super. Witaj, przybyszu. Nazywam się Wyzysk. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące obozu, to pytaj mnie. Inni strażnicy nie lubią pytań. Co najwyżej możesz od nich dostać po mordzie. Okej. Okay. Od kogo mogę tu coś kupić albo czegoś się nauczyć? Nauczyć? Widziałem, jak Gord uczył kiedyś jednego strażnika walczyć jednoręcznym mieczem. Walki mieczem dwuręcznym nauczy cię bar. Siekacz może ci pokazać kilka sztuczek zwiększających siłę. A co do kusznictwa, to mamy tu sporo dobrych kuszników. Może ktoś zechce cię nauczyć strzelać z kuszy. Natomiast jeżeli chodzi o sprzedawców, to raczej idź do starego obozu. Tutaj możesz kupić co najwyżej coś do wypicia. Dzięki. Kto tu rządzi? Teoretycznie rządzi tutaj Kazmir, ale w rzeczywistości nie ma za wiele do powiedzenia. Jego prawa ręka, niejaki Melkor, to on tu rozdaje karty, a strażnicy darzą go szacunkiem. Dlaczego? Dlatego, że oni robią tu co chcą, a to wszystko zasługa Melkora. Najgorsze jest to, że ten idiota Kazmir nie zdaje sobie z niczego sprawy. Gomez niestety też nie. To może ktoś powinien ich uświadomić? Być może. Powinieneś porozmawiać o tym z Krukiem w starym obozie. Ale dopóki nie będziesz strażnikiem, nie będzie chciał o tym z tobą gadać. Okej, dobrze wiedzieć. A ty jaką pełnisz tu funkcję? Odpowiadam za bezpieczeństwo obozu. Czyli można by powiedzieć, że jestem dowódcą tutejszych strażników. Ale i tak nie mam tu nic do gadania. Muszę słuchać rozkazów Melkora, a Kazmir boi się Melkora bardziej niż stada orków. Dlaczego nie powiesz wszystkiego Kazmirowi? Bo nie jestem idiotą. Mówiłem już, że nie mam tu nic do powiedzenia. Rozumiem. Masz dla mnie jakieś rady? Tak, bądź twardy. Strażnicy nienawidzą mięczaków. Nawet jeżeli kilka razy porachują ci kości, to i tak zyskasz ich szacunek. Ale też zachowaj umiar. Jeżeli będziesz prowokował niewłaściwą osobę, to może się to skończyć twoją nagłą i niespodziewaną śmiercią. Zapamiętam to. Co słychać? Wszystko po staremu. Strażnicy pilnują kopaczy i całymi dniami siedzą w karczmie, a kopacze udają, że ciężko pracują. Ogólnie nuda. Dobra, super. Mamy w takim razie nowe informacje. Ciekawi mnie, czy ten strażnik od tej strony by mnie wpuścił tak normalnie. Aha. Hej, ty! Po co tu leziesz? Mam ważną sprawę do załatwienia w kopalni. Gówno mi obchodzą twoje sprawy. Przyszedłem pozabijać kilka osób. Masz dobre intencje, ale niestety nic z tego, chłopcze. Lepiej uważaj, aby to ciebie nikt nie zabił. Tu nie jest tak bezpiecznie jak w nowym czy starym obozie. Tak czy inaczej, podoba mi się twoje podejście do życia. Możesz wejść. Pogadaj z Wyzyskiem, on opowie ci o panujących tu zwyczajach. Okej. Okay. Aha, prawie zapomniałem. O co chodzi? Każdy, którego wpuszczam do obozu, musi mi przynieść 2 skrzynie piwa. Niby dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym razie dostaniesz w mordę. No cóż, zobaczę co da się zrobić. Daję ci 2 dni na przyniesienie 12 piw. I pamiętaj, kurduplu, że ze mną nie ma żartów. Nie ma piw, to ty nie masz tu życia. Zacznę od przefasowania twojej mordy, a później się zobaczy. A teraz spadaj. Okej, okay, a ja mam piw ile? Ktoś mi powie? Ile mam piw? O, mam tyle piwa. Przyniosłem piwa. Nareszcie. Piwo to najlepsza rzecz na tym cholernym świecie. Dzięki, kolego. Uratowałeś mi życie. Super, dzięki typie. Tutaj jest Radii. Pogadajmy więc. Trochę nowych dialogów z dubbingu już, z moda. Kim jesteś? Mów mi rady. Jak widzisz, jestem cieniem. Czym się zajmujesz? Niczym. Zbieram różne nikomu niepotrzebne pierdoły i sprzedaję każdemu, kto dobrze za nie zapłaci. Rzeczywiście, bardzo interesujące zajęcie. Pokaż mi swój bezcenny towar. Nie ma sprawy. Okej, no widzę, że masz miliony rzeczy. Masz jakąś zbroję na sprzedaż? Mam spodnie kopacze, ale one nie są sprzedaż. Na pewno? Mogę oddać te spodnie, jeżeli coś dla mnie zrobisz.
Co takiego? Mam tu świetny przepis na zupę. Tylko problem w tym, że nie umiem gotować i nie mam odpowiednich składników. Dlatego chciałbym, abyś się dla mnie przygotował. Mhm. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Dobrze więc, masz tu przepis. Tylko go nie zgub, bo ci nogi z dupy powyrywam. Bez obaw, możesz na mnie liczyć. W porządku, super po prostu, zwykły cień. Okej, okay, to co, idziemy głębiej. Tutaj ktoś stoi i w ogóle to miejsce jest dziwne. Cholera, no. Wejdę tu, dziękuję. To zwykły strażnik, ale to jest naprawdę dziwne. O, tu jest Eris. Cześć. Dostanę w łeb? Co robisz? Jajco. Hmm. Na kretyńskie pytanie kretyńska odpowiedź, kapujesz? Oczywiście. A co robisz? Hehe, chyba się nie rozumiemy. Stoję tu i czekam, aż jakiś gnojek zaatakuje jakiegoś strażnika. Wtedy strzelam, zabijam gościa i znowu czekam. Interesujące zajęcie. Mogę ci w czymś pomóc? Odwal się, bo dostaniesz w mordę. Dobra. Podoba mi się to, że niektórzy ostrzegają mnie. Dobra, zostawię to. To co? Może zanim ten... to czy ja tędy wejdę? Raczej nie. ale no jakoś tutaj... Nie, Boże Święty, nie mam broni wyciągniętej. Błagam, błagam, nie, bo nie chcę Marwina używać. Kurde, no! No muszę. Pozwólcie, że w zamian wypiję miksturkę, taką jedną. Jak tam się, kurde, jak tam wejść? Cholera. Ale w ogóle, jak ty stąd spadłeś? Już za nisko, chłopie. Dobra, moi drodzy. Ogólnie to wypadałoby kończyć ten odcinek powoli. Więc wejdziemy może jeszcze tutaj i zobaczymy, czy można z kimś tutaj porozmawiać. Jeżeli nie, no to zakończymy sobie raczej już w tym miejscu. O, tu jest Randy. To zagadajmy jeszcze do Randy'ego. Wszystko w porządku? Nie. Setnie! O co chodzi? Chodziło o to, że kończą nam te zapasy jedzenia, które dostaliśmy od jednego ze strażników. Strażnik dał wam jedzenie? Tak. To był jeden z kupaczy, który został strażnikiem. To był mój przyjaciel. Dziennie chodził na polowania, żeby przynieść nam coś do jedzenia. Niestety. Od kilku dni nie widziałem go w obozie. A jedzenia mamy coraz mniej. A zupa, którą dostajecie od kucharza? Nie rozśmieszy mnie! Ta zupa to trucizna! Lepiej tego nawet nie dotykać! Dlaczego mi o tym wszystkim mówisz? Bo widzę, że komar pozwala ci swobodnie opuszczać łobuz. Nie wiem do czego to robi, ale dzięki temu mogłeś opolować parę zwierzaków, przynieść tam mięso! Jasne. Możesz nam. Dobra. No dobra, spróbuję zdobyć dla was trochę mięsa. To świetnie, naprawdę się cieszę, ale obawiam się, że nie uda ci się zdobyć tyle mięsa, ile nam potrzeba. A ile potrzebujecie? 150 kawałków mięsa. Ile? Żaden problem. Dobrze, więc przenieś mnie 3 porcje po 50 sztuk mięsa. No dobrze. Kim był ten strażnik, który przynosił wam mięso? Nazywał się Wardin. Jeżeli go znajdziesz, to daj mi znać. Jak go rozpoznam? Ma lekką zbroję strażnika i całkiem ładny pierścień. I średniego wzrostu i ma czarne włosy. Czarne włosy. Dobra, może dobrze. Uda mi się go odnaleźć. Przyniosłem porcję mięsa. 500 punktów doświadczenia. Bardzo dziękuję. Łopanie. Nie mam więcej. Randy! Cholera. Przyniosłem porcję mięsa. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Odsuń się. No, a czemu nagle ci się głos zmienił, typie? Dobra, odsunę się, bo mi wpierdzieli. Dobra, już nie mam tyle mięsa. W porządku. Hej, ty. Do mnie mówisz? Łap za kielok i bierz się za kuszenie rudy. Zaraz się tym zajmę. Ty, ja dobrze słyszałem. Powiedziałeś... Zaraz? Oczywiście. Powinienem cię solidnie obić.
ale coś mi mówi, żeby tego nie robić. Okej. Okay. Wyglądasz na niezłego kusznika. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście, że mogę. Byłem kiedyś nauczycielem kusznictwa, ale nie zrobię tego za darmo. Najpierw chcę zobaczyć 500 bryłek rudy. Dobra, to spadaj, typie. W ogóle Bezi mi się chyba zbagował, czy już się odbagował? Nie wiem. Bo miał tą buźkę zbagowaną. Dobra, moi drodzy, myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym. Jak wiecie, no mamy test zaufania przed sobą, więc musimy się udać do kopalni tutaj. No, a jesteśmy już tak naprawdę na terenie. Jesteśmy w obozie przed starą kopalnią. Więc no, nowe miejsce, nowe zadania i sporo expa dzisiaj, naprawdę sporo, przez głupie takie zadanka. I aż robiliśmy z tego wszystkiego kolejny poziom. Dobrze, jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to łapa w górę, sub z dzwonem, jakiś miły komentarz i słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku o godzinie 17. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!